Hej, Visos, Pio z tej strony. Jak zabezpieczyć Boga? Fundacja SCP miała styczność z wieloma anomaliami, które zagrażają światu, ale większość bóstw, które opisują raporty na SCP-Wiki, to nienazwane byty, które są gdzieś tam daleko i tak na dobrą sprawę nie zrobią nam krzywdy przez najbliższe... 30 lat około. Przed wami raport SCP, który opisuje jednak monstrum, które jest już tutaj, z nami, na Ziemi. A jedyne, co chroni nas przed jego gniewem, to brutalny rytuał, który wdraża Fundacja. A we wszystkim, z tej strony Pio, a przed wami SCP-2845. The Deer. Mogę już usiąść? Jest moje krzesło. Ja. SCP-2845 to raport SCP napisany przez Diorika w 2014 roku. Sklasyfikowany został klasą Keter i poziomem zagrożenia czarnym. Klasą Keter oznacza się obiekty, które bardzo trudno jest zabezpieczyć Fundacji, a poziom czarny oznacza zdolność obiektu do destrukcji na skalę globalną, a przełamanie przez niego zabezpieczeń należy uznać za synonim scenariusza końca świata klasy XK. Poziomy zagrożenia i scenariusze XK omówiłem w osobnych filmach, więc jeśli chcesz zgłębić ten temat, to śmiało, ale najpierw dowiedzmy się, czym jest anomalia, którą dziś analizujemy. A uwierzcie mi, będzie co analizować. Ten raport to istna kopalnia nawiązań co do mitologii, rytuałów i... zresztą sami zobaczycie. Tytułem tego raportu jest po prostu The Deer, czyli jeleń. I tak też, jak nazwa wskazuje, samym obiektem jest jeleń, a w zasadzie bóstwo w postaci jelenia, o ogromnym porożu i ludzkiej twarzy. Za jego czaszką lewituje wielki pierścień z lodu, przerywany 7 kulami zrobionymi z metalicznego wodoru i metalicznego helu, pierwiastków, które powinniście zapamiętać, bo później odegrają dużą rolę w historii. Ja też nie lubię chemii, ale to zapamiętajcie. Zdolnością Boga Jelenia jest przemiana i transmutacja materii dookoła niego. Jednym spojrzeniem może zmienić cały teren dookoła siebie w inną materię. Obiekt preferuje jednak przemianę struktur w metaliczny wodór i hel. Rezultaty opierają się prawom fizyki i ignorują otaczającą ich atmosferę. SCP-2845 okazał się być niewrażliwy na jakiekolwiek ataki fizyczne. Nie da się go zranić w żaden sposób, a co dopiero zabić. Gdy obiekt poczuje się jednak zagrożony, utworzy ogromne stożki bądź kolumny z tych pierwiastków, miażdżąc swoich przeciwników. Jednak nie zawaha się zabić przy okazji cywilów, jeśli wejdą mu w drogę. Choć jeśli o interakcji z ludźmi mówimy, okazuje się, że bóstwo może też przemieniać ludzi w inne stworzenia, oznaczone później jako SCP-2845-1. Są to sześciokątne, 2,5-metrowe kolumny o gumowatej, żółto-zielonej skórze. Ich całe wnętrze składa się z tkanki mózgu ofiar. Mózgi te są w nieprzerwanym stanie wysokiej aktywności i najprawdopodobniej jakimś sposobem komunikują się między sobą. W taki oto sposób SCP-2845 zyskuje sobie poddanych, bądź po prostu niewoli ludzi w nieznanym celu. Zamiast ich zabić, zmienia ich formę, torturując ich na wieki. Mamy więc ogromne bóstwo w postaci jelenia, które może dosłownie wszystko, jeśli tylko o tym pomyśli. Ciekawe, tym bardziej zastanawia was pewnie, w jaki sposób to coś zostało zabezpieczone. O tym za chwilę. Najpierw opowiem wam, jak SCP-2845 trafił na Ziemię. Jest to dość krótka historia, która zaczyna się wraz z rozpoznaniem przez astrologów komety Cena-2011W3. Jeśli wygooglujemy tę nazwę, to wiemy się, że jest to rzeczywiście istniejąca w prawdziwym świecie kometa, desygnowana nazwą Lovejoy. Z raportu SCP dowiadujemy się jednak, że w pewnym momencie jej fragment odczepił się od niej i 21 grudnia uderzył w powierzchnię Ziemi. Zapamiętajcie tę datę. Około 24 grudnia SCP-2845 wydostał się z odłamka komety i 25 grudnia został zaobserwowany przez cywili, którzy nagrywali go swoimi telefonami. Szybko potwierdzono, że obiekt jest wrogi, a Fundacja SCP wraz ze wsparciem ze strony Globalnej Koalicji Okultystycznej rozpoczęła ostrzał obiektu, jednak bezskutecznie. Fundacja była bezsilna i nie miała pojęcia, jak zabezpieczyć to coś, więc nadzorcy zdecydowali się skontaktować z zewnętrznym ekspertem co do przechowywania. To dziwne, bo Fundacja zwykle nie szuka pomocy u innych osób, szczególnie jeśli chodzi o przechowywanie anomalii. To w takim razie musiała być naprawdę wyjątkowa okazja. 30 grudnia wydarza się coś, co w raporcie ocenzurowano, a co sprawiło, że Fundacja i GOC przerwali bombardowanie jelenia na 16 godzin. Nazajutrz jednak bombardowanie wznowiono, a w następnych dniach zewnętrzny ekspert od przechowywania tworzy plan, jak zabezpieczyć obiekt.
Pod koniec stycznia 2012 roku rozpoczyna się budowa ośrodka 100, a 19 lutego, po wielu walkach z jeleniem fundacji, w końcu udaje się go zabezpieczyć. Jednak w jaki sposób? Co jest takiego szczególnego w ośrodku 100, co pozwala na zabezpieczenie SCP-2845? I kim był ten zewnętrzny ekspert od przechowywania i po co kazałem wam zapamiętywać te wszystkie dane? Odpowiedzi czekają na was już za chwilę. Dobra, szykujcie mózgownicę, bo teraz będzie dużo informacji. Opowiedziałem wam o opisie SCP-2845, jego numerze i dodatku co do jego powstania, więc teraz cofnijmy się do specjalnych czynności przechowawczych do naszego bóstwa. Na przechowywanie SCP-2845 składa się parę czynników. Po pierwsze, budowa ośrodka 100, w którym się znajduje. Po drugie, rytuał. Wszystko to sporządzone przez tajemniczego człowieka, którego imienia i nazwiska nie znamy, ale o którym dowiemy się więcej za chwilę. Cały czas za chwilę i za chwilę. Zacznijmy od ośrodka 100. Składa się on z 9 pierścieni od A do I i z luką między pierścieniem C i D. Na pierścieniach i w luce poumieszczane są wielkie komory, kolejno na 0, 60, 120, 180, 240 i 300 stopniu. Przy czym pomieszczenia na 0 stopniu wskazują geograficzną północ. Podłoże każdej z komór ma zawierać heksagram z czystego ołowiu. W centralnej komorze znajduje się sam SCP-2845 i aż 216 przemienionych ludzi, oznaczonych jako SCP-2845-1. Komora ta posiada atmosferę składającą się głównie z wodoru, helu i amoniaku, utrzymaną w temperaturze minus 110 stopni Celsjusza. Co około 2,5 dnia w każdej z komór przeprowadza się rytuał, każdy trwający równo 39 minut, z 10-godzinnymi odstępami przed każdym rytuałem. Na początku każdego nowego cyklu, czyli po wykonaniu wszystkich rytuałów, procedury te będą wykonywane w następnym pierścieniu bliżej do komory przechowawczej. I tak od początku. Procedur rytuałów jest 6 i wyglądają one następująco. Procedura 410 Konstantin, wykonywana na 60 stopniu. Występuje w niej 6 osób, każda w maskach przedstawiających różne emocje. Radość, smutek, złość, apatia, strach oraz głupota. Wypowiadają oni słowa rytuału Konstantin A, który jest groteskową komedią i wymianą obelg między 6 aktorami, aż do momentu, w którym głupota przechytrza resztę grupy w zagadki i mianuje się królem. Po rytuale tym następuje gra w kości między aktorami. Zwycięzca tutaj jest nieistotny. Procedura 420 Perinaldo, wykonywana na 120 stopniu. 6 muzyków odgrywa utwór muzyczny, korzystając z fletu, oboju, klarnetu, rogu francuskiego, kotłów i bębna basowego. Przy czym wyśpiewywana i wymawiana jest treść rytuału Perinaldo A. Występ ten musi być na żywo. Procedura 430 Epimetheus, wykonywana na 180 stopniu. Członkowie zespołu przechowawczego w komorze wymieniają się prezentami, recytując tekst rytuału Epimetheus A i rozsypując ziarno dookoła celi. Zawartość prezentów jest bez znaczenia, ale nie może ona przekraczać $4.28. Procedura 440 Cassiel, wykonywana na 240 stopniu. Członkowie zespołu przechowawczego wiążą swoje stopy wełną i piją pół litra oleju z oliwek, a następnie przy pomocy młotów rozłupują skałę ważącą co najmniej 200 kg, recytując przy tym kolejno treści rytuału Cassiel A i B. Procedura 450 Cairo, wykonywana na 300 stopniu. Zespół przechowawczy przygotowuje członka personelu klasy D. Maluje mu symbol w kształcie pierścienia z kropką i strzałką wskazującą w górę na brzuchu, następnie ubiera się go w niebieski płaszcz w koronie i z berłem. Personel klasy D następnie przywiązuje się do krzesła i recytuje się rytuał Cairo A. Następnie członek personelu klasy D zostaje wykastrowany przy użyciu sierpa ręcznego, a jądra odkłada się do miski ze słoną wodą. Procedura 460 Omphalos, wykonywana na stopniu 0. Po wyrecytowaniu rytuału Omphalos A należy upiec ludzkie dziecko w wieku nieprzekraczającym 3 miesięcy. Następnie dziecko poddaje się konsumpcji, na koniec zostawiając gastrolity, nad którymi recytuje się rytuał Omphalos C. Następnie wywołane zostają wymioty i recytuje się rytuał Omphalos D, po czym rozpoczyna się nowy cykl i wszystkie rytuały wykonuje się na nowo. Dalej czytamy, iż w przypadku przełamania zabezpieczeń należy zdetonować ładunek nuklearny ośrodka 100 i zamknąć wszystkie placówki fundacji, a także aktywować protokół 2845XK1, strącić księżyc. Nie wiemy, czym jest ten protokół, jednak wiemy, że fundacja bierze naprawdę na poważnie
zabezpieczenie tego czegoś, skoro pozwala na tak brutalny rytuał, poświęcając ponad setkę dzieci rocznie, żeby zabezpieczyć Boga. Czy to wszystko jest konieczne i dlaczego to coś działa? Poniżej specjalnych czynności przechowawczych mamy wiadomość od eksperta co do przechowywania, którego imię i nazwisko ocenzurowano. Po jego otwarciu widzimy zdanie: niebosiężny kadaw, mój dom. Cóż, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Kadaw jest mitologicznym miastem stworzonym przez Howarda Lovecrafta w swoim fikcyjnym uniwersum. Znajdowało się ono najpewniej w krainie snów i stanowiło dom dla wielkich bóstw, starożytnych bogów podobnych do Cthulhu czy Hastura. To dużo tłumaczy. Powodem, dla którego imię eksperta do przechowywania ocenzurowano, jest najpewniej to, że wcale nie jest on człowiekiem. W swojej wiadomości tajemniczy mieszkaniec Kadaw tłumaczy, że wiele osób próbowało go przekonać, że ten rytuał jest bezsensowny i zbyt skomplikowany. Jednak sam ekspert tłumaczy, iż rytuał pozostanie taki, jaki jest. Nie ze względu na to, że potrzeba aż tyle przygotowań, ale ze względu na to, że właśnie działa i nie ma w nim miejsca na poprawki. Nie można nic do niego dodać, ani nie można nic od niego odjąć. Powodem jest tu fakt, że to nie jest żadna typowa instrukcja przechowywania. To rytuał, a rytuały mają moc dlatego, że są zrobione takie, jakie są. Działają, ponieważ zbiór samowolnych kryteriów został spełniony z wymaganą dbałością. Wiara w to, że poprzez spełnienie tych kryteriów osiągnie się konkretny cel, daje rytuałowi moc. Działaniom, które przedtem były bezsensowne, teraz przydzielono znaczenie poprzez ich powtarzanie i stosowanie. Co w skrócie oznacza, że jeleń może tak naprawdę w każdej chwili uciec. Może zniszczyć wszystko dookoła siebie w sekundę, jeśli by tylko o tym pomyślał. Ale o tym nie pomyśli. Nie przejdzie mu przez myśl nawet to, że mógłby uciec, bo wie, że jest zabezpieczony rytuałem i jest święcie przekonany, że ten rytuał działa. Dla bogów słowa mają siłę, a rytuał i wiara mają większą moc nad bóstwem niż wszystkie prawa nauki. Jeżeli jednak choć jedna rzecz zawiedzie, całość zostanie stracona. Jeleń jest niepowstrzymaną siłą, a fundacja obiektem nie do poruszenia. I w taki oto sposób zachowują impas. Wszystko to, co zostało wdrożone w budowę placówki i rytuał, jest potężnymi symbolami. Heksagramy, tańce, śpiewy i ofiary. Wszystko to ma głębszy sens. Fundacja nie może dopuścić, aby ludzkość została zniszczona i przemieniona w to, co jeleń robi z ludźmi. Rytuał pozostaje taki, jaki jest. Ale to nadal za mało. Wiemy już wszystko, znamy już całą historię SCP-2845, brutalnego rytuału, jego przyjścia na świat, tego, jakie stanowi zagrożenie, ale co to wszystko znaczy i kim tak naprawdę jest SCP-2845? Chcecie prawdy? Dobrze. Przed wami cała prawda. Misternie przygotowany przez Fundację rytuał przede wszystkim nawiązuje do mitologii greckiej, w zasadzie przyjmując jej rzymskie nazewnictwo i naleciałości, jednak skupia się wokół postaci Saturna, Kronosa. Dla przypomnienia, Saturn był tytanem, synem Uranosa i Gai, bogów, którzy stworzyli świat, a jednocześnie był ojcem Jowisza, Zeusa, władcy na Olimpie. Saturn w obronie swoich braci i sióstr pozbawił swojego ojca władzy nad światem, wykastrował go sierpem i jego genitalia wyrzucił do morza. Ojciec przeklął go jednak, zapowiadając, że i jego strąci z tronu własne dziecko. Dlatego Kronos wszystkie swoje dzieci zaraz po urodzeniu połykał. Resztę historii zapewne znacie. Jednym z dzieci Kronosa był Zeus, który został uratowany przez swoją matkę, a zamiast niego tytanowi podano kamień owinięty w pieluszki. Zaczynacie zauważać powoli nawiązania? Wszystko układa się w jedną całość? Nie? Spokojnie, tego jest jeszcze więcej, bo oprócz do tytana Saturna, SCP-2845 nawiązuje też do planety Saturna i do boga Saturna i jego święta, jakim są Saturnalia. Ale od początku. Wróćmy do rytuału fundacji i poszczególnych procedur. Procedura Konstantin, czyli tragedia odegrana przez aktorów w maskach, to nic innego jak nawiązanie do przejęcia władzy przez tytana Saturna, najmłodszego z synów Uranosa i Gai, oznaczonego w rytuale jako głupotę. Następująca później gra w kości to z kolei nawiązanie do Saturnaliów, czyli świąt obchodzonych na cześć boga rolnictwa, Saturna, które obchodzone były w okolicach okresu Bożego Narodzenia, bo to właśnie z Saturnaliów wyewoluowało to chrześcijańskie święto.
W każdym razie Saturnalia były jedynym okresem, w którym legalnie można było grać w kości w starożytnym Rzymie. Stąd też nawiązanie. Swoją drogą, Saturnalia obchodzone były w Rzymie od 17 do 23 grudnia. Fragment komety, w którym przybył na Ziemię SCP-2845, odłamuje się właśnie z 16 na 17 grudnia, a w Ocean Spokojny uderzył 21 grudnia. Przejdźmy do kolejnej procedury. Procedura Perinaldo to nic innego jak odgrywanie utworów w stylu starożytnorzymskim na ich tradycyjnych instrumentach. Sama nazwa Perinaldo to nawiązanie do miejscowości Perinaldo we Włoszech, w której urodził się Giovanni Domenico Cassini, astronom, który odkrył cztery księżyce Saturna i badał jego pierścienie, odkrywając szereg pustych luk między nimi. Procedura Epimetheus znowu nawiązuje do Saturnaliów, podczas których wymieniano się podarunkami o niedużej wartości pieniężnej. A Epimeteusz, od którego wzięła się nazwa rytuału, w mitologii greckiej był jednym z tytanów. Cassiel, czy Cassiel, z kolei z nazwy następnej procedury był aniołem, odpowiadającym Szabataj, czyli po hebrajsku, zgadliście, Saturnowi. Picie oleju z oliwek i wiązania swoich stóp wełną w tej procedurze powiązane jest z rzymską statuą Saturna, boga rolników, która napełniana była olejem, a jej stopy wiązane były wełną, zdejmowaną jedynie na czas Saturnaliów. Z kolei łupanie skały w procedurze Cassiel wiąże się pewnie z kamieniem połkniętym przez Saturna Kronosa zamiast swojego syna, Zeusa. Przedostatnia procedura jest bardzo oczywista. Członkowi personelu klasy D maluje się symbol, dosłownie będący symbolem Uranosa, i daje się mu królewskie insygnia, a później kastruje się go sierpem i jądra wyrzuca do wody, tak jak postąpił Saturn ze swoim ojcem, by pozbawić go władzy. Nazwa ostatniej procedury, procedury Omphalos, jest z kolei powiązana z artefaktem, tak właśnie zwanym Omphalosem, który uznawany był za Greków za pępek świata i jednocześnie był kamieniem, który Kronos ponoć połknął zamiast Zeusa. Nawiązania co do zjadania dzieci i potem wymiotowania nimi chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? Czy więc SCP-2845 jest uosobieniem właśnie Saturna, tytana pożeracza dzieci? Czy to dlatego ta procedura działa? Znaczy, szczerze, ja na jego miejscu też bym się bał, kiedybym zobaczył sześciu chłopa po prostu wpieprzających pół litra oleju z oliwek za jednym razem. To jest po prostu nieludzkie, Boże. No dobrze, ale w takim razie skąd wiemy, że to właśnie ten jeleń jest nawiązaniem do tytana? Ktoś sprawdził, że lubuje się w jedzeniu dzieci, albo może w kastrowaniu ludzi? Cóż, tutaj sprawa jest dość prosta. Po pierwsze, fakt tego, że za łbem jelenia wiruje wielki pierścień. Wiecie, co jeszcze ma pierścienie? Ciekawe. Dobra, to akurat jest bardzo dziecinny argument, ale następny jest już bardziej przekonujący. Pamiętacie, jak kazałem wam zapamiętać ulubione pierwiastki Boga, w które zamienia wszystko dookoła siebie? Metaliczny wodór i hel. Wiecie, z czego składa się atmosfera Saturna? Tak, w 96% z wodoru i w 3% z helu. Przypominam, że sam ośrodek Setny również jest wielkim odpowiednikiem Saturna, wraz z symboliczną luką i wieloma pierścieniami, na których znajdują się sale do rytuałów. Czyli w skrócie SCP-2845 jest jednym wielkim nawiązaniem do wszystkiego, co ma na imię Saturn. Tytan, Bóg, planeta, trzy w jednym. Choć jego wygląd nie przypomina chyba żadnej formy bóstwa czy tytana, a najbliżej do jego wzoru jest duch lasu. Shishigami, a z anime Princess Mononoke. Choć nie posiada on pierścienia za głową ani większych nawiązań, znany jest jednak jako bóg życia i śmierci. Na naszych terenach prędzej nazwalibyśmy go jednak tylko i wyłącznie bogiem śmierci, bowiem jeśli rytuał kiedykolwiek zawiedzie, będziemy w ogromnych tarapatach. Sam raport SCP-2845 i opowiadanie 15 października 2012 od Diorika sugeruje, że ten skip przełamał maskaradę i sprawił, że fundacja musiała ujawnić się światu. Jednak to pozostaje do waszej własnej oceny i waszego własnego kanonu. Tak czy inaczej, to czemu nie da się zaprzeczyć to fakt, że mamy przed sobą wielkie bóstwo, przed którym chroni nas tak naprawdę tylko siła słów i czynów, które nie są nijak magiczne, ale po prostu działają. A kim SCP-2845 jest według was? Czy to rzeczywiście wcielenie rzymskiego boga, czy może po prostu przybłęda z drugiego końca kosmosu? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym SCP i teoriach co do niego, a także zostawcie pozytywną ocenę pod tym filmem, jeśli się wam spodobał. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, a spodobał ci się klimat, to zostaw subskrypcję, a nie ominą cię kolejne ciekawe historie ze świata SCP. To było SCP-2845, The Deer. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.